Witam Państwa ponownie w programie Republika po południu i witam kolejnego z naszych gości. Marek Budzisz, ekspert od spraw polityki, szczególnie tej polityki, która się toczy teraz na wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Marku, chciałbym spytać najpierw o dwie takie sprawy, które zestawiam łącznie z racji tego, że one wywołują wśród takich potocznych, zwykłych ludzi bardzo podobne emocje. Chodzi o strach przed technologiami jądrowymi, przed wojną atomową, przed zagładą atomową. Te dwie sprawy to jest po pierwsze użycie, zapowiedź użycia w czasie tej wojny przez stronę ukraińską pocisków z rdzeniem ze zubożonego uranu. To spotkało się z bardzo silną reakcją i to też taką trochę nerwową ze strony rosyjskiej. A druga kwestia to są z kolei zapowiedzi rosyjskie umieszczenia na terytorium Białorusi taktycznej broni jądrowej. Z czym mamy do czynienia w obu tych przypadkach? Czy tylko graniem właśnie na tych lękach ufundowanych na setkach, tysiącach książek, filmów katastroficznych, tak, boimy się atomu, czy też stoi za tym czymś coś więcej? Tu mamy kilka spraw. Po pierwsze, te argumenty podnoszone przez Rosję, iż deklaracje brytyjskie w sprawie dostarczenia Ukrainie pocisków ze zubożonym uranem, z rdzeniem ze zubożonego uranu, one w ogóle nie mają nic wspólnego z kwestiami jądrowymi, dlatego że tego rodzaju rozwiązanie nie powoduje zagrożenia skażeniem radioaktywnym, czyli tymi wszystkimi następstwami użycia broni masowego rażenia, ale dlatego używa się zubożonego uranu, ponieważ jego gęstość jest znacznie, znacznie większa i to powoduje, iż pociski przenikają w pancerze, którymi zabezpieczane są pojazdy takie jak czołgi lub pojazdy opancerzone. Więc w tym sensie to jest pewien, nazwijmy to, może nie tyle wykręt, co raczej taki argument nie mający wiele wspólnego z realnym zagrożeniem, natomiast mający dużo wspólnego z tym, co Rosja robi i tak też traktuje tę deklarację Putina w sprawie broni jądrowej na Białorusi, czyli z pewnego rodzaju eskalacją napięcia na poziomie retorycznym, napięcia związanego z kwestiami jądrowymi. Bo to, co Putin powiedział, to jest po pierwsze deklaracja i jego stwierdzenie, że Rosja będzie posiadała magazyny, w których mogła będzie składować broń jądrową, chodzi o taktyczne ładunki na Białorusi. To nawet nie jest deklaracja, że Rosja zrobi tego rodzaju krok, a skądinąd wiadomo, że Rosja nie przystąpiła jeszcze nawet, bo nie ma na to żadnych potwierdzeń faktycznych, czyli nie ma zdjęć chociażby satelitarnych, aby tego rodzaju instalacje na terenie Białorusi były budowane. W związku z tym mamy do czynienia z groźbą. Tę groźbę ja bym wiązał z deklaracją podpisaną między Putinem a Xi Jinpingiem niedawno w Moskwie, bo tam jest cały rozdział poświęcony kwestiom atomowym. I to jest ważna deklaracja polityczna. Natomiast to, co Putin powiedział odnośnie Białorusi, to nie jest zapowiedź takiego faktycznej realizacji polityki zmierzającej do przeniesienia ładunków jądrowych. To zresztą nie jest pierwszy krok w tę stronę wykonany, dlatego że pamiętajmy, iż na Białoruś już dotarły rosyjskie systemy Iskander, a to są systemy podwójnego przeznaczenia, czyli takie, które mogą być zaopatrzone w broń jądrową, co już samo w sobie jest pewną deklaracją eskalacyjną. A także dotarły samoloty uzbrojone w rakiety Kinzhal. Rakiety Kinzhal to też są rakiety manewrujące, które są systemami podwójnego przeznaczenia, czyli takimi, które mogą przenosić głowice konwencjonalne, ale również jądrowe, co też jest krokiem eskalacyjnym. Czyli mamy do czynienia z pewną, na razie na poziomie retoryczną, eskalacją po stronie Rosji. Tę rosyjską politykę wsparły Chiny. I to jest to, o czym dzisiaj mówimy, to jest pewnego rodzaju gra rosyjska,
której intencje są czytelne. Rosjanie chcą wymusić na Stanach Zjednoczonych, ażeby Stany Zjednoczone wycofały swój potencjał nuklearny z Europy. To jeszcze nie są kroki takie jak rozmieszczenie tych systemów, czy wysłanie broni jądrowej na przykład na Białoruś. To jest dopiero zapowiedź tego rodzaju działania. Testowanie skłonności amerykańskiej, to jest jakby jeden obszar. Drugi obszar jest oczywiście związany z trwającą wojną na Białorusi, dlatego że w amerykańskiej doktrynie czy podejściu do tej wojny istotnym elementem jest przekonanie o konieczności unikania eskalacji, w tym eskalacji jądrowej. I dlatego Amerykanie oszczędnie dostarczają broń dla sił zbrojnych Ukrainy. A w związku z tym tu mechanika jest tego rodzaju, że jeżeli Putin zaczyna deklaratywnie eskalować kwestie atomowe, to też oddziaływuje w ten sposób na skłonność Waszyngtona, przynajmniej takie ma intencje, co do skokowego zwiększenia dostaw pomocy wojskowej dla Ukrainy. W związku z tym tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju grą nerwów, licytacją, budowaniem takiego, bym powiedział, przeświadczenia, że Rosja jest gotowa do daleko idących posunięć. Między innymi dlatego Dmitrij Miedwiediew, odgrywający rolę takiego jastrzębia, mówi już wprost o wojnie jądrowej. To jest element pozycjonowania się Rosji w perspektywie przedłużającego się konfliktu. Chiny, o których pan wspomniał, ze spotkania z przywódcą Chin, mieliśmy tu przed chwilą materiał filmowy, które wydają się odgrywać coraz większą rolę w relacjach światowych, także w tym konflikcie na Ukrainie. Początkowo wydawały takie deklaracje, takie sygnały, że one nie życzą sobie użycia broni jądrowej w żadnej formie. Ja kiedyś usłyszałem takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że broń jądrowa jest używana, czy może być używana nawet wtedy, kiedy nie jest odpalana, kiedy nie są detonowane ładunki jądrowe. Sama groźba jej użycia, samo jej posiadanie, to już jest jej użycie, tak? Bo zaczynamy wywierać właśnie presję na emocje, na rządy potencjalnych przeciwników. No i też dostrzegają komentatorzy taką koincydencję, że te deklaracje o możliwym przeniesieniu broni jądrowej na teren Białorusi ze strony rosyjskiej padły po wizycie prezydenta Chin w Moskwie. Stąd moje pytanie, co się zmieniło w dotychczasowym podejściu, czy w ogóle się coś zmieniło w dotychczasowym podejściu Chin do tej wojny, do Rosji? Czy możemy sobie wyobrażać, że Chińczycy dali pozwolenie na takie właśnie psychologiczne wykorzystanie broni jądrowej przez Rosję? Jakby pan to skomentował? To generalnie rzecz biorąc nie jest psychologiczne wykorzystanie broni jądrowej, tylko to jest wykorzystanie broni jądrowej. Tak jak pan pierwotnie zauważył, broń jądrowa to są nie tylko głowice i systemy jej przenoszenia, to jest również cała doktryna, w tym i sygnalizacja strategiczna związana z tego rodzaju zdolnościami. Więc w tym sensie tu się sporo zmieniło. A co się zmieniło, to należy przeczytać wspólną deklarację sygnowaną przez Putina i prezydenta Chin, która została podpisana w Moskwie. I tam w artykule 7, traktującym o kwestiach nuklearnych, jest wyraźny, powiedziałbym, pewien ciąg myślowy czy ciąg rozumowania. Tam znajduje się sformułowanie o niemożności zaistnienia wojny jądrowej i to zostało z tego oświadczenia jak gdyby podkreślone przez komentatorów, ale jednocześnie, co w moim odczuciu jest znacznie bardziej istotne, tam są zapisy mówiące o takim porozumieniu pięciu mocarstw nuklearnych, czyli Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, o nieproliferacji broni jądrowej, czyli o nierozprzestrzenianiu tejże broni do innych państw. I dalej jest interpretacja, w gruncie rzeczy oskarżająca Stany Zjednoczone o to, że realizując program Nuclear Sharing w Europie oraz podpisując porozumienie AUKUS w Azji z Australią i Wielką Brytanią, w gruncie rzeczy Ameryka narusza ten reżim. A w związku z tym
Tam jest taki ciąg myślowy, że jeżeli chcemy przeciwdziałać wojnie atomowej, to musimy przestrzegać traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a Stany Zjednoczone to rozprzestrzeniają, to robią, łamiąc w ten sposób tenże traktat. To jest oczywiście interpretacja rosyjsko-chińska. Amerykanie uważają inaczej, mają na poparcie swoich tez istotne argumenty, no bo na przykład program Nuclear Sharing został zbudowany i podpisany zanim ta deklaracja o nieproliferacji została podpisana, w związku z tym ona nie może działać wstecz, ale Rosjanom i Chińczykom to nie przeszkadza i z tego oni wywodzą, co wprost zapisali, wzywają Stany Zjednoczone do wycofania ładunków jądrowych z lokalizacji, które nie są częścią Stanów Zjednoczonych, bo piszą tam wprost, że państwa nuklearne nie powinny dyslokować broni jądrowej poza obszar własnego terytorium. To jest po pierwsze literalne powtórzenie zapisu tak zwanej propozycji traktatu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, które Putin złożył 19 grudnia 2020 roku, zanim wojna wybuchła. Oczywiście wiedząc, że Ameryka tego nie podpisze. Znaczenie tego jest umieszczenia tego zapisu we wspólnym chińsko-rosyjskim dokumencie jest o tyle istotne, że mamy wtedy stanowisko państwowe już dwóch państw, nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale również i Chin. No i po drugie, gdyby twardo podtrzymywać to żądanie, to jest w gruncie rzeczy żądanie wycofania czy zwinięcia parasola nuklearnego Stanów Zjednoczonych nad partnerami w NATO, nad państwami europejskimi. I to moim zdaniem spowodowało czy skłoniło Putina do uruchomienia pewnej eskalacji retorycznej, o której mówiliśmy na początku i która ma związek z tymi deklaracjami dotyczącymi Białorusi. To znaczy on w gruncie rzeczy uzyskał niebudzące wątpliwości poparcie Chin dla tego swojego stanowiska, które jeszcze prezentował zanim wojna na Ukrainie wybuchła. I w tym sensie to jest pewnego rodzaju element rozgrywki politycznej, już niekoniecznie związany z wojną na Ukrainie, tylko mający charakter globalnej batalii, bo w tym wspólnym dokumencie rosyjsko-chińskim zawarta jest też wizja porządku globalnego, porządku światowego, który w największym skrócie mówiąc jest porządkiem zbudowanym nie wokół hegemonii jednego państwa i jednego systemu wartości, tylko pisze się tam czy deklaruje, że świat powinien być oparty na wielu filarach siły, czyli jest kilka co najmniej państw, które powinny odgrywać dominującą rolę, a ponieważ te państwa mają inne systemy wartości i inną kulturę, w związku z tym nie ma mowy o żadnych preferencji dla demokracji, praw człowieka i tego, co wiążemy ze światem Zachodu. To jest tego rodzaju wizja przyszłości. I fakt, że pod tym dokumentem znajdują się podpisy prezydenta Chin i prezydenta Rosji, ma swoje znaczenie, dlatego że ja nie podzielam oceny, w związku z tym nie podzielam oceny formułowanej przez niektórych komentatorów, iżby Chiny były tym państwem, które działają powściągająco na rosyjskie apetyty użycia broni jądrowej. To oczywiście cząstkowo może być prawda. Chińczycy nie są zainteresowani eskalacją do fizycznego użycia broni jądrowej, natomiast generalny obraz związany z pewnym przetargiem jądrowym no jest w tym sensie również niepokojący, że to nas wcale nie przybliża do zwycięstwa świata wartości, świata porządku, no a raczej przeciwnie. W związku z tym to zarówno te deklaracje Putina, jak i te zapisy rosyjsko-chińskiej deklaracji są w wysokim stopniu moim zdaniem niepokojące. Jeszcze jedna sprawa, o którą chciałbym spytać. 400 dni już ta wojna trwa, okrągła liczba, wojna, która miała
specjalna operacja, która miała trwać 3-4 dni, być może, bo przecież dokładnych planów nie znamy, ale wiele na to wskazuje, że to miało być chirurgiczne, policyjne wręcz działanie. Końca wojny nie widać. Pojawiło się trochę informacji, podobno portale informacyjne, które to podają, powołują się na ustalenia wywiadu amerykańskiego na temat strat rosyjskich. Tam pada liczba 220 tysięcy rannych i zabitych. Co pan sądzi o tej liczbie? Czy ona jest prawdopodobna? I jakiej liczby możemy się spodziewać po drugiej stronie ukraińskiej, tej bardzo krwawej, bardzo długiej już wojny? Jeśli chodzi o liczbę zabitych i rannych Rosjan wyeliminowanych z walki, tak to się określa, to to jest liczba dość ostrożnych szacunków. Strona ukraińska podaje zupełnie inne liczby, znacznie większe. Jeśli natomiast chodzi o straty strony ukraińskiej, no tutaj też mamy do czynienia z różnymi właśnie szacunkami. Amerykanie, moim zdaniem tak najbardziej wiarygodni eksperci, jak na przykład generał Wesley Clark i Phil Carber, prezes Fundacji Potomac, oni przedstawili kilkanaście dni temu szacunki i z nich wynikało, że liczba zabitych i na trwale wyeliminowanych z walki żołnierzy po stronie ukraińskiej to jest 80 tysięcy osób. To jest znaczący bardzo też wskaźnik z tego względu, że potencjał demograficzny Ukrainy jest no znacznie mniejszy niż potencjał demograficzny rosyjski. Gdyby te dane Clarka i Carbera były prawdopodobne, czy były prawdziwe, tego do końca nigdy nie wiemy. To by wskazywało, że tak zwany współczynnik ścierania, czyli attrition rate, to co Amerykanie akcentują, bo oni starają się mierzyć, na ile w toku wojny zmniejsza się potencjał walczących stron, no wcale nie jest ukształtowany tak, że Ukraina może kontynuować w nieskończoność tę walkę, bo istnieje takie powiedzonko, nim gruby schudnie, to chudy zdechnie. Ono jest bardzo brutalne, ale chyba dobrze opisuje tą sytuację, o której pan teraz mówi. No, taki pogląd wydaje się dzisiaj być poglądem dominującym wśród zachodnich sojuszników Ukrainy. Strona ukraińska mówi, że straty rosyjskie są znacznie większe niż straty ukraińskie. Minister Reznikow wczoraj, wypowiadając się na ten temat, nawet użył takiego sformułowania, że to są szalone straty, że Rosjanie, nie licząc się w ogóle ze swoimi żołnierzami, no, ponoszą gigantyczne straty. W związku z tym jego zdaniem te wskaźniki czy te liczby podawane przez stronę ukraińską są bliższe prawdy. Tego do końca nie wiemy. To jest o tyle istotne, że na tej podstawie buduje się pewne przekonanie co do tego, jak długo wojna powinna trwać. Ci, którzy uważają, że Ukraina relatywnie dużo traci, najczęściej też uważają, że przedłużająca się wojna działa na korzyść Rosjan i w związku z tym trzeba myśleć o rozmowach pokojowych. A ci, którzy uważają, że jest odwrotnie, że przedłużająca się wojna oznacza, że to Rosjanie szybciej tracą swój potencjał i staną wobec trudnych decyzji, również politycznych, takich jak kolejna faza mobilizacji, oni uważają, że ta kontynuacja walki ma sens i że strona ukraińska jest w stanie osiągnąć przewagę. Jak jest dokładnie, tego nie wiemy do końca. To ma między innymi pokazać ta ofensywa, na którą wszyscy czekają, kontruderzenie strony ukraińskiej, które, jak się uważa, powinno się rozpocząć w kwietniu, może na początku maja. I w tym sensie to wielu ekspertów, ale też i wielu polityków uważa, że to może być przesądzająca faza wojny. Przesądzająca w tym sensie, że albo strona ukraińska odniesie decydujące, przekonujące zwycięstwo. Nawet jeśli ono będzie miało charakter operacyjny, a nie strategiczny, to pokaże, że Ukraina może ostatecznie Rosję pokonać i wypchnąć ją z własnych terytoriów. Natomiast jeśli to się nie uda, no to wtedy obawiam się, że zwycięży logika, iż już pora zacząć negocjacje, bo wojna, przedłużanie wojny gra jest na rękę Rosjanom. Wszyscy czekamy bardzo na najbliższe tygodnie, obserwujemy to, co dzieje się na Ukrainie. Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.
A my czekamy na kolejną rozmowę. Tym razem naszym gościem będzie Wojciech Korkuć, artysta, twórca plakatów.